W 2019 roku, korzystając z oferty firmy AMG Skarbimierzyce, zakupiłem produkowany w Niemczech skuter City 1500. Skłoniły mnie do tego jego dane techniczne, a zwłaszcza spora moc silnika wynosząca 1500 W oraz dużej średnicy koła o szerokich oponach ułatwiające jazdę w terenie. A widoczny teraz filmik jest przykładem takiej właśnie jazdy. Ogólnie biorąc, pod względem eksploatacji skuter spełniał moje oczekiwania, za wyjątkiem ograniczeń podanych w instrukcji obsługi, a dotyczących niemożliwości eksploatowania go w deszczu, śniegu i mokrej drodze pełnej kałuż. Skuter napędzany jest bezszczotkowym silnikiem prądu stałego zabudowanym w jego tylnym kole. To zdawałoby się proste i eleganckie rozwiązanie okazuje się bardzo kłopotliwe w przypadku uszkodzenia opony w tylnym kole, gdyż zabudowany w nim silnik połączony jest długim, wielożyłowym przewodem ze skrzynką sterowniczą umieszczoną w przedniej części skutera. Tak więc, aby zdemontować koło w celu naprawy lub wymiany uszkodzonej opony, konieczny jest równoczesny demontaż długiego przewodu łączącego silnik ze skrzynką sterowniczą. Jest to dość kłopotliwe, dlatego gdy uszkodziłem tylną oponę, jeszcze przed zdemontowaniem koła zdecydowałem się przeciąć przewód łączący silnik ze skrzynką sterowniczą tuż przy ramie, do której montowane jest koło. Opisane działania pokazują widoczne kolejne zdjęcia. W celu dokonania wymiany uszkodzonej opony na nową, zakopioną w Allegro, udałem się do znajomego serwisu, gdzie zwykle obsługiwany jest mój samochód. Jednak z uwagi na nietypowy rozmiar opony i koła, a także zabudowany w kole silnik, odmówiono mi takiej usługi. Wyszukałem więc w internecie serwis o nazwie Elektronogi, w którym po wcześniejszej rozmowie telefonicznej dokonano wymiany opony w dostarczonym kole. Gdy więc ponownie zamontowałem w skuterze koło z wymienioną oponą, pozostało znowu połączyć przecięte przewody silnika. W tej sprawie zgłosiłem się do serwisu firmy Ambery, gdyż firma ta, jako jedna z niewielu, oferuje także transport skutera. Niestety, wykonana usługa połączenia przewodów nie była udana, poszukałem więc w internecie innego usługodawcy. Tak więc zadzwoniłem pod widoczny teraz numer, a odbierający po obejrzeniu skutera u mnie w domu zdecydował się wykonać naprawę. Przysłał też kolegę, który przeprowadził skuter do serwisu przy ulicy Zwierzynieckiej 10, w głębi widocznej teraz oficyny. A wykonana w ciągu 2 dni naprawa, to jest ponowne połączenie przeciętego wcześniej przewodu, została dobrze wykonana, na dowód czego
naprawiający przyjechał skuterem do mego domu. Tak skończyła się moja przygoda z wymianą opony w tylnym kole.